Dobra, dzisiaj będzie taki ciekawy filmik o kamerce SJK 4000 bez Wi-Fi na starym LCD-ku ze starym PCB, do którego jest wgrane najnowsze oprogramowanie 1.7. No i po wgraniu tego oprogramowania na LCD pokazuje się biały ekran, także nic nie można zobaczyć, ale obejdziemy to w ten sposób, że podepniemy tą kamerkę pod HDMI grabbera. Także wtedy będę miał cały obraz z kamerki na komputerze. I zobaczymy, jak to będzie się sprawowało w łączeniu z takim mikroskopem, obiektywem do mikroskopu 8x130. 8 razy 130 razy zakres, czyli maksymalna odległość jakaś robocza od obiektywu a do elementu będzie wynosiła gdzieś około 15-16 cm. Jak widzicie tutaj z kamerki wyciągnąłem soczewkę, jest goła matryca, bo tylko w ten sposób uzyskam najlepszy efekt w połączeniu z tym obiektywem tutaj. Także będzie bardzo ciekawy test i będzie w jakimś sensie odwoływał się do porównania w moim odczuciu Akinsa z zestawu, który kupiłem właśnie z tym tutaj całym statywem, obiektywem. Jeszcze taki jest pierścień LED-owy oświetleniowy. No i kamerka, która miała napisane 37 megapikselów. Filmiki są na moim kanale. Możecie zobaczyć, jak ona kręciła po podpięciu pod USB-ka i po jak to wyglądało po podłączeniu jej pod HDMI. I tu będzie test właśnie teraz tej kamerki sportowej SJK 4000, która ma obsługę 1080p w 30 fpsach i 720p w 30 fpsach i 60 fpsach. Także przetestujemy sobie te wszystkie tryby. Co najciekawsze, przetestujemy sobie tryby Field of View, czyli skrót FOV, i jak on się będzie spisywał w połączeniu z tym obiektywem, bo to najbardziej mnie interesuje, bo podejrzewam, że już wiem, jak Chińczycy robią te takie modyfikacje kamer do właśnie mikroskopów. Potem wam powiem w dalszym części na nagrania, o co mi dokładnie chodzi. Ja kończę tą część i teraz sobie podłączę wszystko pod HDMI grabbera. Prawdopodobnie będę musiał zatrzymać teraz nagrywanie, bo będę i tak to montował w jedną całość w aplikacji do edytowania filmów. Dobra. Pierwszy test będzie na rozdzielczości 720p 60 klatek. To jest Etiascan 4000. Odległość jakieś 8 cm. Dosyć duże powiększenie. Bez zabawy z funkcją FOV. Czyli domyślę, jakby takie ustawienia kamerki. Nie wiem, czy jest włączony HDR, czy wyłączony, bo wszystkie te ulepszacze powinny być wyłączone. I tak wygląda obraz właśnie z tej kamerki. Co prawda matryca jest uszkodzona, więc nie ma jakiejś tam super czystości obrazu. Zresztą sami widzicie, że widać plamę. Dobra, teraz spróbuję się przełączyć. Trochę bardzo trudno mi jest to zrobić na opcję, z tego względu, że kamerę mam przylepioną do tego obiektywu i muszę od dołu
patrzeć, teraz mam tryb zdjęć. I teraz powinien być w menu. Nie, jeszcze nie. Jeszcze raz muszę nacisnąć. Teraz menu powinno być. No, nie chce mi wskoczyć w menu. Dobra, jest menu. I teraz się pobawimy opcją FOV. To będzie najciekawszy chyba moment tego wszystkiego. Dam widę. Najpierw na widę zobaczymy. Wyjdę z menu. I tak mamy. Taki mamy obraz na widę. Jeszcze postaram się ustawić tutaj bardziej ostrość. Oświetlenie jest z lampki. Są kondensatory. Dobra. To jest tryb wideo. Przełączymy się teraz na tryb Midle. Brak obrazu. Teraz przełączymy się na Midle i zobaczymy, jak wygląda w trybie Midle. Tryb Midle. No widzimy, że wow, obraz o wiele powiększył się. To nam daje nawet niezłe możliwości. Ponieważ jeżeli ustawimy sobie obiektyw maksymalnie jak najdalej od płytki, to wtedy mamy takie powiększenie, powiedzmy. To jest właśnie tryb Midle. Potem wyłączę na końcu menu SD, zobaczycie, jak to wygląda na czysto. Ale widzę, że jakiegoś szału nie ma. Generalnie ma duże znaczenie ustawienie prostopadle matrycy do obiektywu. A tutaj jest wszystko tak klejone. Dobra, teraz sobie ustawimy tryb narrow. Brak obrazu. Teraz ustawimy sobie narrow. HDR-a w ogóle chyba wyłączę, jeżeli jest włączony. Wyłączony jest. Tryb narrow. Jeszcze większe powiększenie. Przy zachowaniu tej samej odległości od matrycy. A słabo to wygląda coś. Dobra, tu był taki jeden dzisiaj element, na którym fajnie się testowało. Tylko muszę go znaleźć. Gdzie ja jestem? Tutaj. Gdzieś tu będzie chyba. O, jest. W trybie narrow. Nie ma jakiejś takiej super żylety, nie?
na tej. A myślałem, że będzie lepiej, szczerze mówiąc. No, tu już jest duże powiększenie. Także jak gdyby mieć jakąś porządną matrycę z takim dobrym 1080p 60 Hz. Nie, może inaczej. Gdybym mieć SJK ma, załóżmy na to z rozdzielczością 4K i z funkcją tego FOV, Field of View, no to powiem, że no korci, korci, żeby takie coś się przetestować. Jeszcze u mnie nie testowałem żadnej, jakby to powiedzieć, kamery 4K z tym obiektywem. No, tak to wygląda na RAW. A teraz może zróbmy tak. Przełączę się na tryb standardowy, wyłączę te wszystkie fowy. I zobaczycie, jaka będzie różnica. Rozdzielczość. Aha, nie rozdzielczość, nie. Tylko FOV. Wyłączony i patrzcie, jaka będzie różnica w odległości i obszaru roboczego. Spora, nie? Przed chwilą ten cały obszar ekranu wypełniał ten element, a teraz mamy praktycznie dwa razy więcej miejsca. Dobra, ja się przełączę na Full HD w aparacie. Strasznie to topornie idzie. Brak obrazu. Teraz się przełączę na Full HD. I pobawimy się Full HD-kiem. Jeszcze mi nie wyszedł. Full HD. Mamy na ETS-kami ustawioną rozdzielczość Full HD. I teraz moglibyśmy się jeszcze raz pobawić tym FOV-em. Zdjęć, tryb zdjęć. Obrazu. FOV. I ten midle damy od razu. No przełącz się, no nie mogę trafić. I mamy różnicę. Midle. Full HD. Nie ma tej ostrości jak w Akinsie było. W Akinsie po prostu była żyleta. Tak więc jestem lekko rozczarowany, bo spodziewałem się czegoś lepszego. I pytanie dlaczego tak może być. I tu zastanawiam się nad taką opcją,
Bo teraz tą matrycę mam w obudowie, także tej matrycy już bliżej obiektywu nie dam. I być może jest tak, że po prostu musi być jakaś spełniona odległość samej matrycy od soczewki obiektywu, żeby była po prostu najlepsza ostrość i prostopadle idealnie musi być matryca do soczewki obiektywu. Te dwie rzeczy mogą wpływać na ostrość obrazu. A żeby to ustawić, to musiałbym po pierwsze matrycę przymocować do jakiegoś uchwytu C-mount, idealnie prostopadle, i zrobić ją na tyle blisko soczewki obiektywu, żeby była ta spełniona ostrość obrazu, bo im wyżej mam matrycę od soczewki obiektywu, tym zmniejsza mi się maksymalna odległość robocza. Im bliżej jest matryca soczewki, tym tą odległość roboczą mam większą. Teraz mam gdzieś o połowę, no o połowę gdzieś. Już mam maksymalnie do góry wysunięty obiektyw. Już więcej nie mogę jakby oddalić go, dlatego że matryca nie jest na tyle blisko soczewki obiektywu. A w Akinsie miałem tak, że po prostu jakbym teraz podniósł cały obiektyw maksymalnie do góry, to mogłem tam wyostrzyć sobie obraz. A tutaj jakbym podniósł, to by po prostu było wszystko rozmazane. No ale niemniej pokazuję ten test, jak działa taka kamera Akinsa, Akinsa SJK 4000. Goła matryca w połączeniu z właśnie z obiektywem z AliExpressu 8x130. Jeszcze do tego zrobię test z dwoma telefonami BlackBerry Q10 i BlackBerry Passport, które też mają soczewki tak zrobione, że są, a znaczy aparaty, które są usunięte z soczewki, jest goła matryca i porównamy sobie też jakość tych telefonów podpiętych bezpośrednio pod HDMI-ka. Dobra, ja na koniec wyłączę OSD. W tym celu przyłączę się do menu. I OSD musimy znaleźć. O Jezu, 1080p. Język, obrót obrazu, częstotliwość, pogląd wideo, ustawienie daty i czasu, ekspozycja, ISO, tryb barwy, balans, kontrast, jakość, wysoka rozdzielczość aparatu. A gdzie to było? OSD wyłączone. To mi głośność, nie ruchu, HDR wyłączony, a włączymy go. HDR włączony. A jeszcze raz sobie coś sprawdzę. Obrót, częstotliwość damy 60 Hz. Dźwięk, automatyczne ustawienie do tej czasu. Te podwodne ekspozycja damy na 2, 3 ISO damy na stówkę, ISO damy na 100, normalny balans bieli automatyczny, kontrast normalny, jakość wysoka. No i dobra, teraz mamy tak to ustawione, zobaczymy jak to będzie wyglądało.
ISO 100. ISO 100. Ekspozycja plus 2 chyba bodajże ustawiłem. I taki mamy obraz. Ile to już nagrało? 17 minut. No, to za długo trochę. No, ta plama na matrycy wkurza trochę. Dobra, ja składam kamerkę. Bo szczerze mówiąc nie będę jej wykorzystywał do tego, bo nie satysfakcjonuje mnie ta jakość obrazu, która idzie z tej kamerki. Jest rozmazany obraz. Zobaczymy, jak się sprawdzi jeszcze telefon. I to by było na tyle. Myślę, że pokazałem wam i tak dużo. Dosyć ciekawy test. I tu nasuwa się pytanie na sam koniec, czy kupić taką kamerę na AliExpressie pod USB-ka 1080p 60 fipsów, którą mogę mocować do uchwytu CMOD, czyli bez problemu bym ją zamocował do tego obiektywu. I być może byśmy mieli o wiele lepszy obraz niż te wszystkie kombinacje z telefonami i z kamerkami. Zobaczę, pomyślę. Zależy, ile będę miał kasy na święta. Dobra, kończę nagrywanie.